Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest. Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. Na liście 100 najbogatszych mieszkańców Małej Polonii Hieronim Mewa zajmuje pierwsze 90 miejsc. Mówi się, że kapitalizm wyssał z mlekiem matki, a pierwsze pieniądze zarobił, gdy to mleko sprzedał. Zniszczę ich! Spalę ich! Podaj mi do sądu! Pójdą do więzienia! Wszyscy będą siedzieć! Oni, ich rodziny, ich kochanki! Wszyscy będą siedzieć! Są spaleni! Spaleni! Ten hotel jest spalony! Przepraszam pana bardzo, w czymś mogę pomóc? Tak! Czy pan jest menadżerem tego hotelu? Tak, ja. Ma pan telefon? Mam. Mogę skorzystać? Proszę pana, proszę mi powiedzieć, czy ten basen, proszę pana, to jest ten sam basen, co tutaj na zdjęciu? No tak, ten. Tylko, że to jest tylko zdjęcie i poza tym robione szerokim kątem, proszę pana, dlatego wydaje się dwa razy większy niż jest. Szerokim kątem? Mhm. Proszę pana, to jest jawne oszustwo, proszę pana, wykonane za pomocą jakiejś nielegalnej technologii. Proszę pana, teraz każdy telefon ma szeroki kąt. Każdy telefon? Tak. Proszę pana! O, ten już nie ma. No. Co pan? A co to jest za muzyka? Jakby jakiemuś Chińczykowi sierp z dupy wyciągali. Proszę pana, to jest muzyka relaksacyjna. Muzyka relaksacyjna? Relaksacyjna. Patrz, jaki jestem zrelaksowany. Nic mnie tak nie wkurwia, muzyka relaksacyjna. Panowie, a słyszeliście, że ten koleś wygrał w Eurojackpot 200 milionów euro? Jakbym wygrał takie pieniądze, to bym wszystko wydał na podróż. Ty, ja też. Mm. A jakbyś miał wymienić takie jedno miejsce, w które najbardziej byś pojechał? Jedno? No to jak jedno, to takie najlepsze. Ale jedno? Jezu, no to dwa. Dwa? No. Ojeju, dwa. To jedno sobie wymyśliłem, to teraz mi dwa wyskakujecie? No to jedno. No to jedno czy dwa, no. Chłopaki. To 10 powiedz, no bo. Tak, 10, kurde, od razu cały świat. Adam, to powiedz jedno. Teraz to żeście mnie wkurwili. Nigdzie nie jadę. Panie Hirku, ale jest 5 rano. No ja wiem, że pan tego maila nie dostał, ale mam urlop, tak? No. Dobrze, proszę się nie denerwować. Możemy zrobić tak, że moja sekretarka go panu wyśle? No. Dobrze. Że jest pani na wakacjach, ale panu Mewie trzeba maila wysłać. No. Oj, z panem to tak właśnie wyjechać na wakacje, no. W dzień robota, w nocy robota. Ja się nie dziwię, że żona nie chce z panem wyjeżdżać. Winko dla pana? O, dziękuję. Ja zawsze do obiadu piję wino. A, i pyszna ryba. Proszę pana, to jest najlepsza ryba, jaką ja w życiu jadłem. Dziękuję bardzo. Przekażę na kuchni. Dziękuję. Panie Basiu, e? Co on za rybę u nas zamówił, że mu tak smakuje? A ja nie wiem, co on zamówił. Ja mu wydałam schabowego.
I już się pan zdecydował? Wie pan co, nie macie czegoś takiego, nie wiem, bałtyckiego, tylko żeby było świeżo złowione. Zapytam na kuchni. Ani jednej ości. Ani jednej. Panie Basiu, klient chciał coś z Bałtyku, świeżo złowione. Mam. Staszek dziś z Bałtyku wyłowił. I na patelkę. Na ulicy Polskiej 1 żyją dwie rodziny. Jedna pod adresem Polska A, druga pod adresem Polska B. Żyją blisko siebie, a jednocześnie dość daleko. Wiesiek! Wbija ci, mówię! A jest sens? Jest 15 stopni! Idealna temperatura, takie lubię. Może jutro będzie cieplej. Grażyna, nie po to przyjechałem nad morze, żeby siedzieć w kwaterze. No, ale są plusy, zobacz. Garstka ludzi. No. Dwie osoby się kąpią. Masz, trzymaj. Idę do morza. No. Nie pomożesz mi? Powiedziałem ci, idę do morza. Sofia! Fajnie, nie? Fajnie, ale zimno. Tutaj sąsiadowi zagrzałem. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzeg. Ej, daj żyć, no. Proszę księdza, bo ja zauważyłam, że co roku coraz mniej ludzi na tej pielgrzymce. Właśnie nie wiem, pani Jadwigo, dlaczego ludzie tak odwracają się od kościoła. Pani Jadwigo, a pani w jakiej idzie intencji? Idę w intencji miłości do bliźniego i wzajemnego szacunku. To jest teraz najważniejsze w tych czasach. Naród taki podzielony, wszędzie tyle hejtu, a przecież powinniśmy się wszyscy nawzajem szanować. Właśnie. No i co trąbisz, chuju? Pojebało cię! Nie wiedzisz, że pielgrzym wejdzie! No i widzi pan, panie Krzyśku, a nie chciał pan nigdzie jechać w tym roku. A zdaje pan sobie sprawę, że ma pan 18 dni zaległego urlopu? A gdyby ja tak ewentualnie, teoretycznie, chciał pana zwolnić, to ja za te 18 dni będę panu musiał wypłacić ekwiwalent. Tak, no. A po co to tracić pieniądze? No właśnie, panie Krzyśku, bo gdzieś mi się zapodział kluczyk od pokoju. Gdzieś w morzu. Poleciałby pan poszukać. No ale... No... Co ale no? Już. No, dobra. No, proszę pana, prąd wsteczny. To jest najczęstsza przyczyna utonięć w Bałtyku. Tak? No. Na przykład pan Krzysztof. No, wystarczyłaby odrobina wiedzy. A tak? Czy z tym prądem nie można walczyć? Cicho! Rozmawiamy! Za grosz kultury. No i głupota, no. Płynie do brzegu. A prąd wciąga go w głąb morza. To co powinien robić? Płynąć w bok. W bok? Proszę pana, ale do tego jest potrzebna elementarna wiedza. To co robimy? Myśli pan o tym samym, co ja? Zapraszam do baru. No, ale jak? No przecież no... Ma pan rację. No.
Szkoda byłoby stracić taką końcówkę. O! Możemy iść. Gdzie ja mam portfel? O! I klucz się znalazł. No. Panowie, podstawa. Przed wejściem na plażę trzeba się nasmarować. Ale po co przy takim zachmurzeniu? Takie chmury są zdradliwe. O. No to co? 20 czy 50? Adam, takie chmury są zdradliwe. 50. Zdrówko. No. I od razu lepiej. No to co? Na drugą nóżkę? Nie no, Adam, no co ty? No. Trzeba być odpowiedzialny. No. Miałeś 4 lata. Raz cię nie dopilnowałem i dostałeś udaru. Na szczęście bez konsekwencji. Jak miałeś 5 lat, raz cię nie dopilnowałem i wypadłeś do środka z balkonu. No i co? Nic mi się nie stało. A miałeś 6 lat, raz cię nie dopilnowałem i się podtopiłeś. No i co? Wyszedłem z tego bez szwanku. Adam, trzeba być odpowiedzialnym. Tak więc dopij sobie butelkę sam. O. I leć popływać. Wielki kur... Jak dziecko. Super chłopak. Policja w Małej Polonii jest dobra, uczynna, troskliwa i ciepła. Taki jest też sierżant Robert. Robert jest bardzo ciepły. Aj, proszę uwagi. O, przepraszam. Bardzo się cieszę, że przysłali was nam do pomocy przy tej akcji. Bezpieczny powrót z wakacji. No, ja też bardzo się cieszę. Sami byśmy nie dali rady. O. To jest to niebezpieczne miejsce? Skąd? To jest bardzo bezpieczne miejsce. Dlatego tu stoimy. O. Tu nie było nigdy żadnego wypadku. Dlatego ludzie zapieprzają. Ha. Słyszymy. Słyszymy. Aj, proszę uważać, bo ubieramy pana pistolet. O, przepraszam. Ale ja nie mam pistoletu. Słyszymy, słyszymy. Aj. Panie władzo, z wakacji wracamy. No, panie kierowco, no 82 w terenie zabudowany. No to co ja mam zrobić z tym wynikiem, nie? Reasumpcję? 82, no, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. W takich momentach mówimy na przykład to może się jakoś dogadamy. Ale to nie wiedział. No, ale co to? To może się jakoś dogadamy. No, z tym, że my nie mamy gotówki. Panie kierowco, może się jakoś dogadamy. Zapraszam do bagażnika. Co wam wziął? Zainteresowałem się jajkami. No. No, kończymy na dzisiaj. Pięknie. Widzi pan, bardzo dobrze, że was do nas przysłali. Tak. Bo sam bym tego nie dał rady. No. Zanieść do radiowozu. Idziemy. Lecimy. Robi robotę ten szeroki kąt. I tak w Małej Polonii życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku.